Dzień dobry, mam na imię Piotr. Dzisiaj kolejny film. Tym razem porozmawiamy sobie o płytkach do kuchni. Jak je położyć, jak wybrać. Postaramy się jakoś Państwu doradzić. A więc tak, zacznijmy może od ścian. Co na ścianę? Najlepiej płytki oczywiście z połyskiem. Ładnie wyglądają, mienią się w słońcu. A przede wszystkim, no jeżeli coś nam chlapnie, tak, sos, tłuszcz, jakaś zupa, no nie musimy tego szorować, tak, myjąc. Przy matowych, no troszkę więcej siły musimy przyłożyć do tego, żeby to czyścić. Pamiętajmy też jednocześnie, że coś za coś. Przy polerze, tak, będziemy musieli troszkę dłużej to czyścić, no bo się to będzie nam mazało. Zacznijmy może od takiego bardzo newralgicznego miejsca, czyli od tej przestrzeni między zlewozmywakiem a szafą. Jakie płytki wybrać? Mamy wiele szkół. Przede wszystkim pamiętamy świętą zasadę mówiącą o tym, że jeżeli dobieramy płytkę, to mierzymy sobie najpierw ścianę, długość, wysokość. Spodobała nam się płytka, dzielimy tak przez wymiary tej płytki, żebyśmy wiedzieli, ile tych płytek położymy sztukowo, żebyśmy mogli to sobie ładnie podzielić, żeby nie było tak, że na przykład będziemy mieli dwie płytki, no i taki malutki kawałeczek, tak, jeszcze jednej z deci. Więc wiadomo, musimy to sobie przemyśleć, podzielić, żeby dobrać i wybrać sobie dobrze rozmiar. Jeżeli już wybraliśmy sobie rozmiar, kupujemy płyteczki, kładziemy. Ale wracając do tej przestrzeni między zlewozmywakiem a szafą. No, możemy położyć małe płytki, bo na przykład mówimy, podobają nam się tak. Przykładowo tutaj, tak, bardzo ładne płytki, prostokąty ze strukturą. Są fajne, uniwersalne, ze względu na to, że są małe, tylko jest trochę robocizny, wiadomo, przy kładzeniu tego, troszkę się nauczymy. Tu przykładowo mamy przygotowane fugi, tak, kilka rodzajów. Jak możemy położyć? No bo nie musimy położyć tylko wyłącznie białej fugi do białej płytki. Może być czarna, może być szara, to musi nam się podobać, to musi grać z samym pomieszczeniem. Przy tego typu płytce, która jest nierektyfikowana, czyli nie jest cięta laserem pod kątem 90 stopni, pamiętajmy, fuga troszkę wróci. 2-2,5 mm. Jeżeli nam się podobają duże płytki, chcemy załatwić wszystko jedną płytką. Tu mamy piękny wymiar. Proszę spojrzeć, płytki w wymiarze 60x120. W czerni, w bieli, w marmurze. Bardzo fajnie się sprawdzają zamiast luster teraz, są takich modnych właśnie między, montowanych między szafką a właśnie tam w tej przestrzeni między szafką a zlewozmywakiem. Jak najbardziej polecamy, jest to bezpieczniejsze, no i też troszkę szybsze i tańsze, tak, w montażu. Mamy zrobioną mniej więcej ścianę. Myślimy teraz o podłodze. No co położyć na podłodze? Ja osobiście polecałbym raczej maty, ze względu na to, że no, mamy mniejszy poślizg, tak, na tym macie. Są bezpieczniejsze. Bardzo często teraz buduje się w ten sposób, że kuchnia jest od razu połączona z salonem, tak zwany aneks. Więc w takim przypadku polecamy na przykład płytki drewnopodobne. Zapraszam Państwa. Bardzo szeroki wybór drewna. Tutaj tak samo, tak, powierzchnię sobie dzielimy, tak, na długość, na szerokość, tak żeby to nam ładnie wyglądało, żebyśmy mieli jak najmniej przycinek, jeżeli nam oczywiście na tym zależy. Bardzo fajny wybór, tak jak wspomniałem, w połączeniu na przykład z drewnianymi jakimiś mebelkami drewnopodobnymi, takimi oklejnami, może to bardzo ładnie wyglądać. Pamiętamy, że przy tego typu drewnianych płytkach, ewentualnie przy tych, które pokazywaliśmy wcześniej, dużych, 60x120, mała fuga, milimetr, to są płytki rektyfikowane. Tutaj nic nas nie powstrzymuje, żeby ta fuga była mała. Ale nie podoba nam się drewno, nie chcemy drewna, no to na przykład kwadraty, 60x60, głównie zapraszam. I tutaj, proszę Państwa, mamy tajną broń. Płytka lapata. Nie jest, to jest bardzo fajny taki pośredni kompromis pomiędzy matem a polerem. Chcemy, żeby był polisk, bo kuchnia jest ładnie oświetlona, ma duże okna, tak? Żeby nam się coś błyszczało. To wtedy właśnie wybieramy lapatę. Czyli tak naprawdę płytkę półmatową, nam się będzie dobrze czyścić, ona będzie fajna, antypoślizgowa. Złoty środek, bardzo polecam.
Jeżeli jednak chcemy tematy, bo bezpieczniej, albo nam się po prostu podobają, to tutaj po drugiej stronie. Bardzo ładny klucz klimatowy. Czy na przykład taki carpet, troszkę patchwork. Czy chcemy ten mat troszkę urozmaicić? Proszę bardzo, płytka cukrowa, tak? Tak zwana cukrowa, jak tak mówimy. Ponieważ ma taką strukturę, jakbyśmy tutaj, proszę spojrzeć, posypali ziarenka cukru. Przy okazji bardzo fajny, modny teraz wzór, biel połączona z czernią. Do tego, jakbyśmy na przykład jeszcze położyli na ścianie jakieś białe płytki, no to świetnie, fenomenalnie to wygląda. Fuga tak samo, czarna, biała. Możemy się bawić tak naprawdę jak chcemy, ile chcemy. Cóż jeszcze? Macie jakieś pytania? Dzwońcie, przychodźcie, pytajcie, wysyłajcie maile. Przy okazji chciałbym Wam wszystkim serdecznie podziękować za aktywność w komentarzach przy poprzednich filmach. Mnie to osobiście bardzo pozytywnie zaskoczyło. Jesteście świetni. Dziękujemy Wam przede wszystkim, że jesteście z nami. Dziękujemy za te pozytywne i negatywne, za te pozytywne bardziej, wiadomo, komentarze. Ale super, że jesteście. Dziękuję. I pamiętajcie, noście maseczki w sklepach. Dzięki, cześć.